Panie Piotrze. Przepraszam, po prostu to, co chcę powiedzieć, już moi przedmówcy powiedzieli, ale muszę również powiedzieć. Jedno bardzo, nie tyle z pytań budowy, ile ze sposobu. Panie Burmistrzu, ja szanuję i urząd, i pana, i tak. Dlaczego ja mówię, jako mieszkaniec zostaliśmy kopnięci, mówiąc bardzo delikatnie, w tyłek. To bardzo bardzo, gdyby nie dzisiejsze zebranie, my nic nie mieli. Na tym zebraniu nie jestem, jako pan, bo obecny był pan Zawor, był pan, była pani Żywędowska, pani sekretarz. Ej, macie energetyczny i ucieczka o tematy. Dopiero jak już temat, żeby się okazało, na czym polega ten dowcip. Odsyłanie kogoś do internetu to jest takie. Burasko. I teraz tak. Mówiliśmy tu o. Nie, tak zaraz. Skąd ta firma w Krakowie wpadła na pomysł? Poszczególnie taki był na patroli. A może pójdziemy ich uszczęśliwymi. Jak to przyszło, że Kraków tu na nas wpadł? Proszę mi to powiedzieć. Wszyscy mówimy, że dbamy o te energię odnawialną. Wszyscy. Tu Wojciech powiedział, wszystko zależy od decyzji o ochronie środowiska. Ona jest wydana. Nie oszukujmy się. Ja pamiętam rok 2001. Szkoła była podstawiona w stanie przyda. To trochę inny temat był. Ale nam tłumaczono. Rada Gminy podejmuje uchwałę o możliwości zamknięcia szkoły. To było po pół roku. Nastąpiło, bo tak musimy, taka jest procedura. A ochrona środowiska, ona dosyć silna, wie pana. Jeżeli spalimy butelkę opakowaną, zobaczymy, co robi ochrona środowiska. Gdyby Unia nie dała po pazurach, to by to puszczo miało tego widoczni. I nie mówimy, że ochrona środowiska się przedstawi, ten biznes jest najważniejszy. Sam szacunkę do pana Franka. Dziękuję, że panu dużo pomagał, jak tu i w strażniku, bo jest panu pierwszy. Ale pan na pociągu, ja się nie dziwię. Panie Franku, ale biznesmenem i pan o to walczył. Dziwię się samorządowi, że nie dba o swoich mieszkańców. Bardzo się dziwię. Żeby nie opór społeczny, to by poszło wszystko cichaczyć i by... Ja jestem może złym, może jeden pesymistą, ale to jest czarny kolor. Tak, to zostało postanowione, już nie ma od tego odwołania. Postanowiono i koniec. Dlaczego w Stragminie nie stwierdzimy Malborka? Bo jest 6-7 od Malborka. Pasuje. Dlaczego nie śmierdzi w Nojewie? Bo jest jeszcze dalej od Malborka. Dlaczego nie śmierdzi tam w Szubie? Bo jest tutaj. A smród? Nie jest. Smród nie jest trujący. Żadna ochrona środowiska i nie wiem, to taka, co jest uciążliwe tylko, ale nie trujące. I nie łudźmy się, że ochrona środowiska się w tej chwili. Podpiszę to, bo jest biznes dla państwa, dla pana Życa, co się dzieje dla państwa i dla gminy. A jak gmina już to tymi środkami rozprząta, no to już jest gmina tylko i wyłącznie radnych. Ja tu widzę elektronizm, mam milion księż dotacji, gmina otrzymała z zatratów. A proszę mi odpowiedzieć, co na to dobrze kosztuje. To cały Unii jest wybudowane prawie. Remino prawie z unijnym dotacji. Zadania własnej gminy, która musi gmina wykonać. Proszę mi dać jeden przykład, gdzie z tych wiatraków otrzymał kosztów. Ja wiem, że na Zajrzeżu jest potrzebna droga i jest potrzebna w Białej Górze, ale i pamiętajcie o tym, jak pani powiedziała, że ma zakłócenia, o tym, że ruchajcie z mną. Osobiście niechęcie proszę być nam. To jest samorząd. My tu mieszkamy, my tej gminie i proszę być szanowani na równi z innymi, które są. Tak, dziękuję bardzo. Pan Dobosz, proszę. Czy gmina wybuduje ścieżkę pieszo-rowerową do Sztumu, skoro powstanie ta biogazownia dla bezpieczeństwa mieszkańców? Bo tu narośnie większy ruch na drodze. I mam nadzieję, że to nie będzie. W ogóle na tej drodze. Proszę Pani. Może zacznę od pana, od ostatniego pana, o której ścieżce rowerowej. Po stronie Sztum. Na razie nie ma żadnych planów takiej ścieżki. Tak jak jeszcze, jak już
po raz kolejny Państwu powtarzam, i tu nawiązuję też do tego, co powiedział Pan Piotr Steininger, że nic nie zostało przesądzone, o tym tej decyzji nie wydaje Gdańsk. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, tej decyzji środowiskowej, regionalna dyrekcja opiniuje i zatwierdza ten raport o oddziaływaniu na środowisko, który wnioskodawca ma przygotować. Natomiast decyzję wydaje burmistrz. I tak jak powiedziałem, i na którymś tam etapie, jak ten będzie ten już raport, jeśli wpłynie, bo może być taka sytuacja, niczego, jak na wstępie powiedziałem, nic nie jest przesądzone, jak powiedział tutaj Pan Litawa, że być może wnioskodawca się wycofa i sprawa będzie w ogóle rozwiązana, prawda? Natomiast zanim burmistrz wyda taką decyzję, to oczywiście będzie między innymi, ja też tu jestem po to, żeby wysłuchać też Państwa opinii. Mam już z grubsza po tym pierwszym spotkaniu zakodowane Państwa stanowisko i na pewno, tak jak powiedziałem, będzie to brane pod uwagę, gdybyśmy doszli do etapu tej decyzji. Ale jak sami Państwo widzicie, droga jest jeszcze daleka, niepewna i być może być tak, że Pan Litawa, powiedzmy, zrezygnuje, powie, że nie wydzierżali wnioskodawcy, albo być może po spotkaniu, które się odbędzie 22, wnioskodawca dojdzie do wniosku, że no trudno, klimat jest taki no niezbyt korzystny, nie mam tu czego szukać, tak? Także, a my, proszę Państwa, musicie to zrozumieć, my nie możemy, jako burmistrz, jako organ prowadzący to postępowanie, my tego nie możemy wyprzedzać. To nie bronicie tego. Proszę? A czy ja mówię, a kto broni? Pan mówił przed chwilą, pan się obraził, że mówimy nieprawdę. Na co mi prawdę? No, wszyscy są świadomi. Ale w innym temacie. No, proszę Pani, no. Proszę? No w tym ma Pani Janina rację. Że może zamiast bronić tego, to bądź się w końcu po naszej stronie. Ale może Pani Rejo, proszę. Na początku powiedział, bardzo nas Pan obraził, bo powiedział Pan, Wy nic nie wiecie. Prawdę Pan ma, że my nic nie wiemy. Pan wszystko załatwił, bo Pan ma pieniądze, opłacił, a my nic nie wiemy. I wszyscy się zgodzą, te ekolodzy i wszyscy. Tak, na początku ja jeszcze słyszę. Powiedział Pan, że Wy nic nie wiecie. Ja Panu nie przeszedłem. Pan powiedział na samym początku, że Wy nic nie wiecie. To co my jesteśmy? My dużo wiemy i nie chcemy. Proszę Pana, ja do Niemiec jeżdżę trochę dłużej jak Pan. Tam są sobie, ale nie ludziom pod nosem i te wiatraki całe hektary i też nie ludziom pod nosem. I niech Pan nas nie uszczęśliwia na siłę. Panie Franciszku. I dziękuję nam Pan może jeszcze jedną postawić. Bardzo proszę, bo to dobre. Mogę odpowiedzieć na to pytanie? Ale niech Pan nie uszczęśliwia ludziom pod nosem zapachy. I nie robi z nas wariatów. Bo tak Pan powiedział, Wy nic nie wiecie. Nie. Tak, na samym początku. Mogę odpowiedzieć? Proszę. Więc mówię proste. Ja wcale nie miałem na myśli ani na celu Was obrażać. Broń Boże, wręcz odwrotnie. Dlatego, że mnie akurat w gminie Sztum i we wsi Postoli w miarę przychylne stosunki panują, nie ma żadnych problemów. Zawsze byliśmy gotowi do pomocy. Ktokolwiek się zwrócił o pomoc, nigdy nie odszedł bez pomocy. Natomiast wychodząc tutaj z powiedzeniem tego typu, to zawinił, praktycznie zawinili ci, którzy powinni to zrobić, którzy powinni poinformować do końca społeczeństwo. I taki był mu temat, a nie w tym temacie, co Pani mówi, że ja Was obraziłem, bo ja powiedziałem, że Wy nic tak, nie wiecie. Po prostu to znaczy, brak przepływu informacji, brak na przykład szczegółowego wyjaśnienia wszystkiego, co po takim biogazowni można się spodziewać i w związku z tym, to też jest częściowo na mój wniosek, to postanowiłem zaprosić Państwa, tych, którzy ewentualnie mieliby stawiać tą biogazownię i między innymi oni są zobowiązani nam przedstawić informacje wszystkie, jakie na ten temat mają. I wszystkie ewentualnie, nawet jak starosta Wojciech powiedział, nawet jeśli będzie potrzeba, to z jakimś obrazowym, jakimś filmikiem dodatkowo i tak dalej. Natomiast jeśli o moją osobę chodzi, to powiem Pani od razu. Dla mnie ta biogazownia, czy ona będzie, czy nie będzie, nie ma żadnego większego znaczenia. I po to, żeby zachować ewentualnie Was spokój, to zrobię wszystko, jeśli na przykład po tym wszystkim, po spotkaniu 22, okaże się, że Państwo w dalszym ciągu tej biogazowni nie chcą,
i nie przekonani zostaliście do tego, co z tego wszystkiego, jakie dobra z tego wszystkiego będą wypływały, to najprawdopodobniej dojdzie do tego, że będę namawiał tych Państwa, żeby z tego przedsięwzięcia zrezygnowali. Tak, tak jest moje stanowisko, na pewno tak będzie. Dziękuję. Ja jeszcze chciałabym się odnieść do informacji, którą przedłożył pan Franciszek. Uzyskałam telefon od wykonawcy 2 dni temu. Wcześniej kontaktował się ze mną przedstawiciel pana Franciszka o to, w tym celu, aby zorganizować spotkanie z państwem. To spotkanie miało się odbyć 8 sierpnia, jednakże pani dziś rano mnie poinformowała, że 8 sierpnia się nie odbędzie, bo jest po rozmowie z urzędem. Spotkanie zostaje przeniesione na 22 sierpnia, tak? I też zadałam mu jedno pytanie, które już dziś padło tej pani, korzystając z tego kontaktu telefonicznego. Czy już takie inwestycje były realizowane przez tą firmę? Tak, były 2. Jedna jest na pewno w Katowicach, nie w Krakowie. I zadałam jeszcze jedno pytanie, bo z tej dokumentacji również niejednoznacznie wynika. Kto jest tak naprawdę inwestorem, czyli kto wydaje pieniądze i kto będzie zarządzał, tak? I pani stwierdziła jednoznacznie, że wybudowali, ale oni nie zarządzają. Kto? Czy my możemy dostać konkretne adresy tych 2 biogazowni, tak? No myślę, że tak. Ja myślę, że dobrą okazją będzie to spotkanie 22, gdzie tu tak, firma zaprezentuje w ogóle obiekt i tak dalej, i będzie też okazja do zadawania, jeśli będziecie mieli Państwo to dalej do swoich wątpliwości, to właśnie pokoju za tego czasu możemy się w parę osób wsiąść w busikach, pojechać pod Katowice i zobaczyć, zapytać ludzi, jakim się z tym żyje. Ja tu nie widzę żadnego problemu. Ale wiecie, ja to nawet myślę tak, że może poszukajmy takiej instalacji, która nawet niekoniecznie była przez tych Państwa przygotowywana, tak? Bo wiadomo, że to będzie na telefon. 13 przyjadą z Kostynina, ma być pięknie ten, super ekstra i tak już tak. No tak to działa, no niestety, tak? I jeżeli chodzi właśnie o tego typu przedsięwzięcie, jest jak najbardziej, myślę, że wskazane. Bo tu mnie tylko zastanawia, dlaczego ktoś określa się wykonawcą, nie jest do końca inwestorem. Więc kto jest tym inwestorem? I kto będzie tym zarządzał, bo dziś będziemy rozmawiać z wykonawcą, do 22 sierpnia będziemy wszyscy dalej przeżywać temat biogazowni, a mamy wakacje i fajnie by było spędzić ten czas już trochę w spokoju nawet, z rodziną, z dziećmi. Dlaczego mamy tyle niewyjaśnionych, prostych pytań bez odpowiedzi? Proszę panie Marcinie. Takie pytanie troszeczkę retoryczne. Ktoś z Państwa zna biznesmena, który by przyjechał tutaj i powiedział: chłopie, śmierć będzie paskudnie, pokażą nam to, co będą chcieli nam pokazać, żeby to pięknie wyglądało. Więc pan jest biznesmenem i pan się chyba na tym najlepiej zna. Jak pan chce coś sprzedać, to powie: nie, chłopie, nie kupuj, też bo to szmer. W życiu by pan tak nie powiedział i oni też nam tego nie powiedzą. No to co, ma pięknie zapłacić. Szczerze mówiąc, według mnie, spojrzenie w oczy mieszkańcom, którzy sąsiadują z taką inwestycją, nie inwestorowi, który ma z tego zyski, tak? Bo ci ludzie, którzy mają to koło domu, mogą się wypowiedzieć. I to, co mówi Piotr, tak, odjedźmy, włóżmy się, bo to nie są jakieś większe koszty, pojedźmy, fotografujmy i wtedy będziemy widzieli, bo zaprosimy tutaj inwestora, inwestor będzie nas tak koloryzował, w ich interesie jest wybudowanie tego u nas. Nic nie stanie na przeszkodzie, żeby tak Jeśli mogę odpowiedzieć, ja dołożę stare, że podali nam te adresy, to jest jedna sprawa, nawet jeszcze przed tym 22. I druga sprawa, powiem tak. Biznes, powiedziałbym, jakiś taki, powiedzmy, porządnie poukładany, to też jest rzetelność. To nie jest tak, że można mówić co innego, a co innego robić. Ja uważam, biznes taki, gdzie się mówi co innego robić, to jest trochę chałtura, to nie jest już biznes. Dobrze, dziękuję. Pozwólcie Państwo, że pani Grażyna z tej dokumentacji, którą pozyskaliśmy z urzędu, niestety nie wiemy, czy w ciągu tych 2 tygodni, od kiedy mamy kserokopię tej dokumentacji, nie wpłynęło jakieś dodatkowe pismo. Pani Grażyna przedstawi informacje, które
zaniepokoiły Państwa, jak i również mnie, no i wszystkich, którzy taką dokumentację, kopię tych dokumentacji dostali. Bardzo proszę. To znaczy, jeśli chodzi o tą dokumentację, ona nie jest aż taka ciężka. Myślę, że każdy by z niej sobie wykreślił zagrożenia, które są dla nas tutaj przewidywane i napisane. Jeżeli pokażą nam super, hiper, świetną, nieśmierdzącą biodazowę, proszę Państwa, to jeżeli tutaj coś się wydarzy i będzie śmierdziało, to powiedzą, ale to było napisane. A zaraz Państwu powiem, co jest napisane. Więc może tak, zacznę od tego, bo to bardzo istotną sprawą jest to, że nie jest w ogóle, w całej dokumentacji nie jest nawet wspomniane o ujęciu wody pitnej. Dlaczego? Dlaczego nie jest tutaj napisane, że jest ujęcie wody pitnej, które zaopatruje kilka wsi? I to niedaleko, my mieszkamy 300 metrów od tej inwestycji, a ujęcie wody pitnej na ogólnie. To nie pani to będzie rozstrzygała. Spokojnie, pani Grażyna składa Państwu informacje, które niepokoją nas. Czego zabrakło w tej dokumentacji? Na co mieszkańcy zwrócili uwagę, mimo tego, że nie są w tym zakresie wykształceni, tak? Ale jednak swój rozum mają. Proszę Państwa, na podstawie tej dokumentacji zostanie, na tej tutaj wstępnej dokumentacji zostanie jak gdyby wydany raport oddziaływania środowiskowego. A skoro oni są. Ale to nie muszę tu. Ale poczekaj. Nie, bo pani wprowadza mnie ale, w błąd. Ale po prostu. Pan, tak, bo to jest nie. Ale to ma graficzne znaczenie. Proszę, moje dobrze, proszę na nas poczekać. Tak, może, ale jeżeli. Dobrze, ja szanuję wszystkich. My naprawdę szanujemy się na tym. Ja jestem, przepraszam za przejęzyczenie, może Tak, a jeszcze chwileczkę. Panie burmistrzu, bardzo proszę uszanować pracę mieszkańców, bo to my. Tak, ale to jest. Ale proszę. To jest bezsensowna praca. No, ale to jest proszę pana. Ale proszę pana. 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 Może powstać? Może lub nie może. Pani się pomyliła, powiedziała, że może ten raport być wydany lub nie. Musi powstać. Korzystny lub nie. Jak korzystny? To nie ma takiego, jest raport. Dobrze, ma którego uwzględnić wszystkie okoliczności. Tak, burmistrz będzie mógł na jego podstawie wydać. Nie, panie Marcinie, nie, to już powtarzam jeszcze raz. Ten raport. Wnioskodawca ma przygotować ten raport, za który musi ekspertom, bo są naprawdę bardzo jest to bardzo specjalistyczna wiedza, której my nie posiadamy. I ani ten wnioskodawca, dlatego muszą mu to eksperci przygotować. Jak przygotują ten raport najpierw zostanie wysłany do fachowców, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którzy go najpierw zaopiniują, będzie też poddany. Opublikowane do publicznej wiadomości, żeby wszyscy. Dziękuję bardzo. Nie, jeszcze nie dokończyłem. Proszę pani Janie, jeszcze panie nie dokończyłem. Proszę państwa, żeby nie było tych niedomówień. I dopiero po tym zaopiniowaniu, po wniesieniu uwag, po konsultacjach, dopiero regionalny dyrektor ochrony środowiska w Gdańsku musi go zatwierdzić. I dopiero ten zatwierdzony przez dyrektora raport stanowi następny krok przy przygotowywaniu decyzji środowiskowej przez burmistrza. Taka jest kolejność. Pani Grażyna zwróciła tylko uwagę, że nas niepokoi brak zapisu o ujęciu wody. Tego raportu jeszcze nie ma, proszę państwa. Panie burmistrzu, szanowni państwo, bardzo proszę, ale przede wszystkim apeluję do pana, do urzędnika państwowego, którego zaprosiliśmy na dzisiejszy. Tak, samorządowego, którego zaprosiliśmy dzisiaj na nasz teren, tak? Celu, wyjaśnienia pewnej kwestii. Bardzo dobrze, ale proszę w taki sposób nie reagować. Nikt z nas nie podnosi głos na pana. Jeżeli chodzi o wypowiedź pani Grażyny, to jest to, ma prawo się przejęzyczyć, ja też mam prawo i pan również. Jest tu pan Miłosz, który miał na pewno te informacje, miał tę dokumentację, jest wykształcony w tym kierunku i my, jako mieszkańcy, którzy nie mamy wykształcenia środowiskowego, zwracamy uwagę, tak, na to, co urząd już przeoczył, więc proszę uszanować nasze sugestie. Należy wyciągnąć karteczkę i zanotować ewentualnie te uwagi.
uwagi, odnieść się może w poniedziałek, przeanalizować, proszę się nie denerwować. Ale pan musi się ale się o to chodzi. Proszę nie przerywać, panie Grodzinie, tak? Proszę wyciągnąć sobie kartki i zanotować ewentualnie nasze uwagi. Dziękuję za panią uwagę. Pani, kiedy ja mam coś zanotować, ja będę wiedział, pani stołu. Dobrze. Teraz tak, raport, o którym wspomina pan burmistrz, tak, będzie sporządzany przez prywatną firmę, która dostaje za to pieniążki, tak? I firma, która dostaje za to pieniążki, pisze, tak? Jak jest? Ja mówię o raporcie, który będzie składany do ETOS-u, na podstawie którego ETOS będzie wydawał swoją opinię. Bardzo proszę, pani Grażyna, niech pan kontynuuje swoje nasze wspólne. Chciałabym zaznaczyć, szanowni państwo, że to nie jest nasze pierwsze spotkanie. My z mieszkańcami spotykaliśmy się wielokrotnie, kilkanaście razy, tak? I naprawdę poświęciliśmy wiele czasu, wiele nocy na tym, żeby przeanalizować tą dokumentację, mimo tego, że może nie mamy szerokiej wiedzy na ten temat. I proszę uszanować też naszą pracę, bo robimy to, żeby zabezpieczyć nasz interes społeczny. Nie robimy to, bo otrzymujemy za to wynagrodzenie. Nie mamy czegoś takiego. I proszę to uszanować. Pani Grażyno, proszę kontynuować, a pana bardzo proszę o powstrzymanie emocji. Ja mam tylko jeszcze, jeśli chodzi o kwestię wody, ujęcia wody pitnej, mam jeszcze tylko jedno pytanie, jeżeli państwo nie potraficie mi opowiedzieć. I dzisiaj wobec proszę w dalszym, w którymkolwiek terminie opowiedzieć mi. W całej dokumentacji nie jest nawet wspomniane o ujęciu wody pitnej, nie ma ustanowionej strefy ochrony i ujęcia wody. Jeżeli jest to, ile wynosi i gdzie to można sprawdzić? Następne, w dokumentacji brak podanego tonażu substratów uzupełniających, to jest płynne lub stałe odchody zwierzęce, produkty uboczne rolnictwa, jakie, bo nie wiemy, tylko jest tak napisane, produkty uboczne, to też było tylko tak napisane, odpady lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej lub biomasy roślinnej zebranej z terenów innych niż zaewidencjonowane lub jako rolne lub leśne, czyli jak innych. I tylko taka jeszcze była tam adnotacja, tam, że nie przewiduje się, ale co będzie, to nie wiadomo, wykorzystywania substancji niebezpiecznych. To jest na stronie czwartej, gdyby ktoś chciał się wgłębić w to. Bardzo duże właśnie zaniepokojenie wynikało z faktu używania odpadów innych, bo pod skorzystaniem nie znamy odpowiedzi, co jest inne. Tak? Bardzo proszę. Następna sprawa niepokojąca, więc proszę o ciszę, tak? Odwodniony koferment będzie składowany. Proszę o ciszę. Odwodniony kofferment będzie składowany przez około 4 miesiące w zbiornikach kofermentacyjnych i w okresie od 1 marca do 30 listopada według rozporządzenia ministra i tak dalej, 16 kwietnia 2008 substancja ta zostanie wywieziona na pola. Więc od marca do listopada. Następne. Biogazownia będzie miała wysokie zapotrzebowanie na wodę. Skąd ta woda będzie pozyskiwana? Czy ktoś zastanowił się, czy ten fakt nie będzie miał wpływu na nasze ujęcie wody, które zasila kilka wsi? Strona 6, gdyby ktoś tam chciał jakby doczytać. W dokumentacji jest napisane, że jest zaplanowana budowa drogi prowadzącej do biogazowni, którędy będzie przebiegać, jakie będzie miała parametry, gdzie jest ekspertyza nośności naszego mostu. To jest problem. Mostek, który trzeba pokonać, żeby dojechać do tego miejsca, a z którego miejsca. I na stronie, proszę państwa, 6 jest napisane jakby, to nie jest całkiem bezpieczne. W obrębie biogazowni mogą występować uciążliwości zapachowo-odorowo. Co to znaczy? A pan twierdzi, że nie będzie. To ja rozumiem, bo to jest napisane na najbliższym sąsiedztwie. Na terenie działki występują obszary wodno-błotne. Jest napisane, że nie występują. Skąd to wiem? Ponieważ ludzie chodzi i nie wiem, czy w chwili obecnej chodzą na lalę, chodzi i tam łowić ryby. Poza tym, z drugiej strony działki Stróża Pozwolińska jest bliżej niż 400 metrów, jak jest tutaj napisane, i działka graniczy z lasem.
Więc ja nie wiem, dlaczego tutaj. Na stronie 8, gdy mają punkt E, jest napisane, że nie występują żadne chronione gatunki, natomiast nie jest to zgodne z prawem. Na rzeczce Bobry zamieszkują, bo taka prawda, sami tak, mieszkańcy tak, widzą, wiemy. A na jeziorach, czyli tych naszych takich pseudobagnach, wiosną są żurawie. Tak. Gęstość zaludnienia. Punkt H. Inwestycja została zlokalizowana na terenie rolniczym. Wyżej jest napisane, że jest to zakład rolny oddalonym od najbliższej zabudowy jednorodzinnej około 300 metrów. Artykuł 3, punkt 2 prawa budowlanego mówi, że budynek jednorodzinny to budynek, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. U nas są również bloki. Bloki. Wielorodzinna zabudowa. Tak, tak. Prawidłowa eksploatacja nie powinna. Co znaczy nie powinna? Powodować dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych. Ale nie gwarantuje. Kto to zagwarantuje? Jakie będą zabezpieczenia? Strona 10. Poziom hałasu. Strona 22. W karcie informacyjnej nie wspomniano o wiatrakach i na tej podstawie stwierdzono, że hałasy nie przekroczą obowiązujących norm hałasu. Nie ma data, kolokwialnie mówiąc, żeby nie przekraczało, ponieważ hałasy będą się kumulowały. Wiatrak trójki plus 12 wentylatorów, plus inne elementy zakładu, plus ciężarówki, ciągniki, auto osobowe. Strona 10 i 13. 15. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych może okazać się, iż objętość zbiorników, w których będą składowane odpady, nie jest wystarczająca i odpady będą musiały być przez pewien czas magazynowane poza zbiornikiem specjalnie do tego przystosowanym. To powoduje zwiększenie prawdopodobieństwa skażenia wód powierzchniowych i gruntowych odciekami z pryzmy. Więc i ciepło będzie wykorzystywane lokalnie, czyli ja. Dziękuję Pani Wrażenie. Dziękuję osobom, które zaangażowały się do tego podsumowania. I to jest właśnie to, Panie Burmistrzu, Panie Franciszku i Panie Miłoszu. Prości ludzie ze wsi, nie boję się tego określenia użyć, tak? Potrafili przeanalizować dokumentację, zauważyć uchybienia, gdzie Państwo pół roku tak naprawdę magazynowaliście te dokumenty i nie odnieśliście się do tego, o czym wspominała Pani Grażyna. Proszę Pani Starosta. Ja bym właśnie tutaj chciał, żebyśmy naprawdę rzetelnie mówili. Właśnie odnieśli się. Żądając tego raportu oddziaływania na środowisko. Słuchajcie Państwo, to wszystko, co Pani Grażynka, to jest racja, ale to pisze inwestor, który, jak już tu wcześniej... Tak, on was uprzedza. Ja wiem, on o tym pisze. I teraz, gdyby gmina poszła na łatwiznę i nie zażądałaby tego raportu oddziaływania na środowisko, to by tak mogło być. I dzięki właśnie inicjatywie mieszkańców i tych protestów, które były wcześniej, teraz, i myślę, że gmina ten raport na pewno zażąda. No już zażąda. I teraz co do jakości sporządzenia. No. Słuchajcie Państwo, jeżeli możecie urzędników nie lubić, bądź lubić, ale jeżeli uznajemy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w przypadku skażenia Jeziora Kaniewskiego, że ma rację, to tak samo tą dyrekcję regionalną uznajemy, że ma rację, oceniając ten raport. Tak? No bo nie możemy dzisiaj zakładać, że to biznesmeni przepłacą. Ale gdyby nawet tak było, to wtedy będzie za 22 będzie spotkanie i wtedy to jest adresa tych pytań. To są bardzo dobre pytania. Jeżeli taka propos strefy ochronnej, trochę napracowałem w tym postulinie, strefa jest. Bo hydrofornia, te pompy mają strefę wydzieloną taką, jak powinno. Ujęcie, ale nie pod względem budowy biogazowej. Ale nie wiem, na dzień dzisiejszy te dwie pompy zainstalowane mają to strefę ochronną. Dobrze, ale to jest na to mówię na dzień dzisiejszy, wodę mam dobrą. Nie tak jest. Ale... Dzisiaj nie ma znaczenia, bo one już są pokryte, to by do ciebie i słuchajcie, naprawdę dobrze, że są te pytania, ale poczekajmy na filmy, a poczekajmy na ten raport, bo tam będą wszystkie te pytania na pewno. Ja nie wierzę, że specjaliści, którzy przygotowują tego typu dokument, pójdą na filmy.
tym bardziej, że jest takie zaangażowanie społeczne i tutaj jednak jest tych osób zainteresowanych, jak to będzie przebiegało, wiele. I myślę, że żebyśmy na tym pozostali teraz, bo gmina naprawdę tutaj, ja nie zawsze lubię gminy szkół, ale dzisiaj zrobili swoje, oni zatrzymali ten proces. Ale to wynika z tego, że po prostu raport, to nie jest władza, na dobra wola. Pani Sylwia, to jest właśnie takie procedowanie danego zagadnienia. Trzeba mieć te rady. Nie poszli na was, nie zdejdzie, za te rady. Teraz tak, odnośnie tego raportu i tych uwag, które uwzględniła właśnie już teraz pani Grażyna Miłas, które przedstawiła państwu, tak? Ja tylko dodam, co jest tutaj, przepraszam bardzo, że leszam w słowo, ale tam to jest napisane, że od najbliższego domku jednorodzinnego jest te 300 metrów, to nie jest jeden dom. Około tego jest 150 około mieszkańców. Mniej więcej 300 metrów do 500, tak dosłownie. Więc jeżeli... o najbliższym chyba. Ale jeżeli raport środowiskowy będzie przygotowywany na podstawie tych dokumentów, to nie, wiele tak naprawdę informacji nie będzie przedstawianych, prawda? Więc nie będzie wiadomo o tej wodzie, o tym ujęciu wody pitnej, o tym, że jest zabudowa wielorodzinna jednak, tak? Pani przewodniczący, proszę nie wprowadzać mieszkańców w błąd. Ten raport wprowadza pani w błąd. Ten raport ma... To jest na podstawie dokumentu. To jest ten dokument, który przedstawiała pani Grażyna, tak? To jest KIP tak zwany, tak? Karta informacyjna. To jest bardzo wstępny dokument. To jest mini raport, tak naprawdę. To nie jest mini raport, to jest... Bo to są takie... Jest podstawowe radoczne informacje. Jest to, co ma być, zagrożenia. Dobrze, ale proszę mi odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli na przykład, dobrze, jeżeli na przykład wszyscy tutaj wymienieni, którzy na przykład wyrazili, znaczy powiedzieli, że nie ma potrzeby badania oddziaływania na środowisko tej inwestycji, wszyscy jednogłośnie, bo tego bodajże Sanepid Maldowski zablokował tą inwestycję. I my. Ale, no dobrze, no, i dobrze. I ale nie, bo Sanepid zablokował. Ale posłuchajcie dalej. Gdyby wszyscy wyrazili jednogłośne opinie, że nie ma takiej potrzeby, czyli co, to by się dalej potoczyło, zrobiłaby decyzję i na podstawie tej dokumentacji. Nie. Decyzję ma zawsze burmistrz i może zablokować, nawet jeśli są pozytywne opinie Radosiu. Dokładnie. Także tu od razu wiedzieliśmy, że będzie udział społeczeństwa bez względu na te, jakie przyjdą opinie. Dlaczego ja ostatni raz zapytam i myślę, że szanowni państwo, pozwolimy sobie udać się już powoli do domu. Ona ledwa odjedzie i zaćmienie się jest. Mówimy o tych konsultacjach, mówimy o społeczeństwie. My mamy już swoje wnioski, myślę, że też już wyciągnięte. Dlaczego po 6 grudnia nie wpłynęła jednak ta informacja w sposób tradycyjny do społeczności postolickiej? Ta informacja po raz kolejny, powtarzam państwu, uczestniczy nam do znudzenia. Informacja o tym ukazała się zgodnie z przepisami. A dlaczego nas nie poinformowano? Ustawa mówi wyraźnie kogo, ja przeczytałem kogo, musieliśmy zawiadomić. To są strony postępowania, proszę państwa, musimy to zrozumieć. To nie jest nasz kaprys, przepisy nawiązują takie procedury. Natomiast, tu może trochę uprzedzę, ale już mówiłem o tym, jeśli zobaczymy, jak się dalej to całe postępowanie potoczy, bo być może będzie tak, jak tu pan Ligawa zaproponował, być może po spotkaniu wnioskodawca też wycofa się z tego, nie wiemy dzisiaj. No bo telewizja się szykuje już. Tak, to mówię, wie pani, do telewizji jestem przyzwyczajony. Także to nie... No nie, pan taki program jest język telewizji. Proszę, jak teraz mogę, proszę państwa. I właśnie, teraz na tym, na etapie, kiedy będzie... Nie jest stroną, żeby była powiadomiona. Nie, nie jest, proszę państwa, nie. No tak mówię. No to są władze nasze. Sołtys i Rada. To nie myśmy, nie Rada Gminy, nie burmistrz uchwalał, nie pani sołtys ustawę. Ty wy jesteście dla nas, czy my dla was? Pytanie jest. Co do tego, 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 ja powtarzam to, co wcześniej. Ustawy, artykuły, jeżeli chodzi o sprawę budowy biogazowni, dowiedziałam się o tym pokornie, o co zapytałam również burmistrza na spotkaniu, jakie odbyło się w pierwszym kwartale. I w tamtym czasie oczywiście tej informacji też nie dostaliśmy takiej twierdzącej, że na pewno będzie, że jest coś już, że już jest coś w tym temacie zrobione. Tak? Dlatego też tu, o czym należy też wspomnieć, tak? Ta informacja nie wpłynęła do nas i my o tym doskonale wiemy.
osoby, uczestniczę w sesjach, nie tylko ja, ale spotykają się mieszkańcy z państwem, spotyka się również pani radna i nikomu nawet nie wspomniano na ten temat. Zamykam spotkanie dzisiejsze zebranie.